Witam was serdecznie w przedostatnim odcinku Top 3 na kanale Tradaj. Jeśli ktoś z was jednak nie wie, na czym polega ta seria, no to już tłumaczę. Omawiam w niej top 3 najlepszych zawodników danego klubu po rundzie jesiennej według mnie. Top 3 najlepszych spotkań danego klubu po rundzie jesiennej również według mnie. Oraz top 3 najgorszych spotkań danego klubu również według mnie. I dzisiaj pod lupę wezmę ostatni zespół, jaki został nam z górnej części tabeli w postaci Lechii Gdańsk. Nie będę ukrywał, że znacznie wcześniej miałem nagrać o zespole z Gdańska, natomiast tak się sprawy potoczyły i tak grafik mi się ułożył, że jesteśmy w przedostatnim filmie praktycznie. No chyba, że mowa o Brookbecie, no to akurat tamten odcinek był zmyślnie zaplanowany na jako ostatni i powiem wam później dlaczego. Ale dzisiaj jesteśmy w Gdańsku, czyli jednym z piękniejszych miast w Polsce. Głównie ze względu na to, że jest położone nad morzem, a wszystko co z polskim morzem związane jest przeze mnie kochane. No ale dobra, ja nie jestem kanałem geograficznym, przejdźmy do piłki nożnej. To była całkiem falująca runda zespołu gdańskiej Lechii. Głównie przez to, że mam wrażenie, że ten zespół grał przez dłuższy czas po prostu seriami. No ale co by tu nie mówić, bardziej okazała była seria zwycięstw tego zespołu. Gdzieś mniej więcej w środku tej rundy, natomiast na nieszczęście dla gdańszczan ta pasa meczów przegranych i tej prezencji bardzo słabej momentami trafiła im się na sam koniec jesieni. No bo jednak lechiści w końcówce nieco spuścili z tonu, ale no może pewnym wyjątkiem od tej reguły jest wygrana u siebie z częstochowianami 3-1. Ponadto pewną rysą na występie Lechii Gdańsk w tej rundzie była oczywiście porażka w Pucharze Polski ze Świtem, której niestety nie omówiłem na tym kanale, przez co bardzo żałuję, bo no, tamten mecz był bardzo głośny. No ale tak to już jest, no nie wszystko się przewidzi, nie wszystko da się omówić, bo jestem jedyną osobą na tym kanale. No ale okej, Lechia Gdańsk to zespół, który naprawdę momentami bardzo dobrze się prezentował, ale tak jak mówiłem, momentami też bardzo słabo. Co w sumie można byłoby powiedzieć praktycznie o każdym zespole z Ekstraklasy, no może z pewnymi wyjątkami. Przejdźmy zatem do top 3 najlepszych zawodników gdańskiej Lechii w tej rundzie, a było tego całkiem sporo. Przede wszystkim wyróżniłbym zawodnika, który chyba od początku tego sezonu skradł moje oczy, wizualnie prezentując się genialnie, ponieważ będę mówił teraz o piłkarzu, który jest naprawdę bardzo efektowny, ale przy okazji bardzo efektywny, ponieważ mowa tutaj o Ilkayu Durmusie. Zawodnik, który w tym sezonie popisał się naprawdę wieloma wspaniałymi golami. Wymienię chociażby, nie wiem, mecz w Mielcu ze Stalą i jego gol. Genialny popis z Rakowem Częstochowa w Gdańsku. Ponadto co? Jest to zawodnik bardzo techniczny, genialnie rozgrywa, asystuje, podaje do swoich kolegów z drużyny i też przy okazji jest bardzo widoczny przez praktycznie wszystkie mecze gdańskiej Lechii w tym sezonie. Także myślę, że jego brak byłby tutaj mocno widoczny, bo jednak jest to jeden z lepszych piłkarzy na tej pozycji chyba w Ekstraklasie. Drugim zawodnikiem, którego tutaj wyróżnię, będzie Flavio Paixão, czyli piłkarz, który już naprawdę od naprawdę wielu lat pokazuje swoją ewidentną solidność na tle Ekstraklasy. W tym sezonie zresztą też bardzo dobrze wyglądał pod względem liczb. 6 goli, 6 asyst. Zawodnik, bez którego wydaje mi się trudno byłoby sobie wyobrazić zespół gdańskiej Lechii. Przy okazji myślę, że gdyby Arka Gdynia była aktualnie w Ekstraklasie, to ten zawodnik miałby co najmniej 2-3 gole więcej na koncie. To jest oczywiście pewien żart, chociaż może nie do końca żart, bo jednak Paixão bardzo lubi strzelać przeciwko Arce Gdynia. Żartem natomiast na 100% nie jest jego umiejętność wykonywania rzutów karnych, ponieważ ten piłkarz potrafi trafiać z 11 metrów, mam wrażenie, z zamkniętymi oczami. Zresztą no kurczę, no według mnie Flavio Paixão zasługuje chyba na dożywotni szacunek w polskiej lidze, w polskiej ekstraklasie, no bo w wieku 37 lat nadal być tak konkretnym zawodnikiem na tej pozycji być nadal tak regularnym, no to naprawdę wyczyn. A niewielu jest jednak piłkarzy, którzy są tak skuteczni cyklicznie, bo tych nieskutecznych cyklicznie mamy całkiem sporo. Święta mamy do dupy. I trzecim zawodnikiem, którego tutaj wyróżnię, będzie również piłkarz, którego naprawdę osobiście bardzo lubię, darzę naprawdę fajną sympatią, jest Konrado, ponieważ zawodnik ten w tej rundzie zanotował naprawdę wiele wspaniałych spotkań. Najbardziej utkwiło mi w pamięć chyba to starcie w Niecieczy z Brookbetem wygrane 2-0, bo to był chyba MVP tamtych zawodów. No tam zagrał genialnie, trafił do siatki, jeśli mnie pamięć nie myli, asystował, ale już pal licho tamto spotkanie w Niecieczy. Wydaje mi się, że przez wiele innych spotkań gdańskiej Lechii w tym sezonie na jesień, no ten piłkarz był po prostu bardzo pewny siebie. Oczywiście momentami może nieco irytować, bo często ma jakieś pretensje, ponadto ma taki dość piskliwy głos na boisku. Natomiast ja uważam tego zawodnika za jednego z lepszych w ogóle w polskiej ekstraklasie. Zastanawiałem się jeszcze w tym zestawieniu oczywiście nad Łukaszem Zwolińskim, czy Jarosławem Kubickim, czy nawet Gajosem, który w tej rundzie miał naprawdę kilka fajnych zawodów. No ale taka jest niestety rola tego programu, że no... Muszę ograniczyć się do trójki. Jeśli wasza topka była inna, napiszcie o tym w komentarzu koniecznie.
Teraz przechodzimy do top 3 najlepszych spotkań Gdańskiej Lechii w tym sezonie do tej pory, a było tego całkiem sporo, no. Przede wszystkim rozpocznę od meczu, który jakoś tak, kurczę, najbardziej zapadł mi w pamięć i od którego jakoś tak znacznie przychylniej spoglądałem na Lechię w tym sezonie, bo było to starcie u siebie z Zagłębiem Lubin, które gdańszczanie wygrali 2-1. Tamte zawody zdominował piłkarz, którego brat jest jedną z ważniejszych postaci, jeśli chodzi o scenę polskiego tańca. Tancerzem, o którym mowa, jest oczywiście Stefano, natomiast mi chodzi o piłkarza aktualnie Marco Terracino. O, Marco Terracino też mógłby być spokojnie w top 3 najlepszych zawodników, bo to, jakie kopyto ma ten zawodnik, naprawdę imponuje. No a przede wszystkim pokazał to właśnie w starciu z Zagłębiem Lubin na własnym obiekcie. Bo pamiętam, że omawiałem tamto spotkanie i byłem naprawdę zachwycony Gdańską Lechią w tamtym spotkaniu, bo Zagłębie Lubin całkiem spoko prowadziło grę, no dobra, przesadziłem. Zagłębie Lubin całkiem nieźle grało do około 80 minuty, a potem gdy wszedł właśnie Marco Terracino, wszystko się zupełnie pozmieniało. Przepiękne gole, fantastyczne obrócenie wyniku na własną korzyść i to w ogóle w ostatnich minutach meczu. I pamiętam też, że jak oglądałem w ogóle transmisję telewizyjną tamtego spotkania, no to sam wybuch radości, chodzi tutaj o aspekty głośności, na stadionie w Gdańsku był naprawdę duży. I nieczęsto zdarza się słyszeć tak głośny ryk kibiców po jakimś golu, oglądając mecz w telewizji. Także tamto spotkanie Lechii z Zagłębiem naprawdę dobrze wspominam, bo Lechia naprawdę mocno zaimponowała mi w tamtych zawodach. I mówię to bez żartów. Drugim starciem, jakie nie mogło się tutaj nie pojawić, było zwycięstwo z Rakowem Częstochowa 3-1. Tamtego meczu niestety boleśnie dla mnie nie obejrzałem na żywo, tylko z odtworzenia. No bo wówczas niestety nie mogłem go obejrzeć, bo byłem zajęty. I naprawdę uwierzcie mi, że jak zerkałem w momencie trwania tego spotkania na wynik, na Flash Score czy tam jakiejś innej aplikacji do śledzenia wyników na żywo, to płakałem. No dobra, nie płakałem, ale było mi smutno. Albo zaciskałem pięść. Bo ja mam, kurczę, takie szczęście, że często jak jest genialny mecz, to aktualnie jestem zajęty. A tamten mecz Lechii z Rakowem był po prostu genialny. Głównie dlatego, że Lechia wygrała z naprawdę silnym rywalem. Z naprawdę silnym rywalem, który był chyba w mojej ocenie nieco faworytem, bo jeśli mnie pamięć nie myli, to Lechia przystępowała do tego spotkania zaraz pod niezłym wpieprzu w Szczecinie 1-5. Czekajcie, sprawdzę sobie. Zgadza się, to było dokładnie po tamtym spotkaniu. I wydawałoby się, że Lechia będzie rozbita, że nie poradzi sobie z silnym Rakowem, który zresztą objął bardzo szybko prowadzenie w tamtym spotkaniu, potem jeszcze mieliśmy oczywiście czerwoną kartkę na Lepy bodajże. A gdańszczanom tak czy siak udało się podwyższyć prowadzenie i dowieść tamten wynik do końca, za co naprawdę należy im się szacunek. Pamiętam też zresztą, że genialne zawody rozegrał Ilkay Durmus, za co jeszcze większy szacunek mu się należy. Co ja mam z tym szacunkiem? No ale kurczę, no trzeba szanować dobrych zawodników, skoro grają dobrze i no przede wszystkim umilają czas swoim kibicom. Także myślę, że to starcie z Rakowem nie mogło się tutaj nie pojawić, bo no było ono takie dość znaczące i też całkiem głośne. Także Zagłębie, Raków oraz Legia Warszawa na własnym obiekcie 3-1. Wiadomo, ktoś by powiedział, że Legia Warszawa jest bardzo słabym zespołem w tym sezonie i zgodziłbym się z tym oczywiście, bo jest bardzo słabym zespołem w tym sezonie. Natomiast jednak jakiekolwiek starcia z medialnym klubem czy mistrzem Polski nadal są naprawdę bardzo znaczące i podbudowują morale, jeśli chodzi o zespół, ale przede wszystkim jeśli chodzi o otoczenie, bo na meczu z Legią Warszawa było naprawdę dużo kibiców na stadionie. Ponadto, jeśli mnie pamięć nie myli, genialnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się wówczas Maciej Gajos. No i mistrz Polski na tle BKS-u po prostu wyglądał bardzo słabo, a już na pewno Nawrocki, który popełnił kardynalny błąd. I też z jakiegoś powodu bardzo miło wspominam tamte zawody, chyba głównie ze względu na to, że lubię fajne mecze z naprawdę fajną otoczką. I myślę, że Lechia w tym sezonie pod względem atmosfery mogłaby się spokojnie równać z innymi klubami, tymi topowymi w Ekstraklasie. No bo co by tu nie mówić, Lechia jest po prostu tą topką. No i jak na razie mówiłem o samych plusach gdańskiej Lechii, natomiast teraz przejdziemy do koszmarnych meczów tego zespołu lub po prostu bardzo słabych. No ale zaczniemy od tego koszmarnego, no. Omówiłem tamten mecz zresztą na kanale. Był to wpieprz, brzydko powiedziawszy, w Szczecinie z Pogonią 1-5. No tam Lechia po prostu nie przypominała siebie z poprzednich kilku spotkań. Byłem wręcz bardzo zaskoczony postawą gdańszczan w tamtych zawodach, bo to, jak w łatwy sposób dali sobie strzelić te 5 bramek, było po prostu, no, niedopuszczalne. A pamiętam zresztą, że przez moment w tamtym spotkaniu mieliśmy wynik 1-1, bo gola wyrównującego trafił Łukasz Zwoliński. Pamiętam zresztą, że defensywa zespołu z Gdańska zagrała bardzo słabo, oj bardzo słabo. I sama jej prezencja była szokująca, tak jak mówiłem, na tle poprzednich meczów wówczas zespołu Lechii. Pozwólcie, że nie będę nas już męczył tym meczem i przejdę do meczu numer 2, które było całkiem niedawno i był to mecz
u siebie z Jagiellonią Białystok. Ojej, tamten mecz powinien być chyba podwójnie bolesny dla zespołu z Gdańska, no bo Jagiellonia bądź co bądź w końcówce tej rundy nie była najlepszym zespołem, a wręcz była jednym ze słabszych. A w Gdańsku zagrała, no, koncert. Lechia w sumie też dała koncert w tamtym spotkaniu, a przede wszystkim Rafał Pietrzak. Koncert nieporadności. Bo jeśli ktoś z was nie widział gola Bartosza Bidy z tamtego spotkania na 2-0 lub 2-1, nie pamiętam już do końca, to jeśli ktoś z was nie widział, to sobie go zobaczcie i przeanalizujcie zachowanie Rafała Pietrzaka przy tamtym golu. Błagam, zróbcie to. A jeśli widzieliście tamtego gola, to też to zróbcie jeszcze raz. Bo to, co zrobił Pietrzak w tamtej sytuacji, jak się ustawił i jak zgubił całkowicie krycie, jest dla mnie mocno niezrozumiałym. Jeśli ktoś z was wie, co autor miał wówczas na myśli, to niech da znać w komentarzu, błagam. I ogólnie był to trochę przygnębiający mecz, zresztą Jagiellonia wygrała na wyjeździe, a potem na następnym wyjeździe... Częstochowie pokazała, na co ją stać. Było 0-5, chciałbym przypomnieć. No i trzecim spotkaniem z top 3 najgorszych meczów Lechii Gdańsk był wyjazd do Płocka z ostatniej kolejki. I gdyby Krzysztof Kononowicz był zawodnikiem Lechii Gdańsk i grał w tamtym spotkaniu w Płocku, to po meczu pewnie by powiedział: Ten Płock. Nieradosny. Smętny dla mnie. Niedziela, smętna dla mnie. A na pewno mógłby to powiedzieć też Duszan Kuciak, który z jakiegoś powodu był bardzo nerwowy w tamtych zawodach. Czego nie można zresztą powiedzieć o praktycznie całej reszcie zespołu z Gdańska, no bo ten mecz był tak nijaki w ich wykonaniu, że to się w głowie nie mieści. Był nijaki, ale bądź co bądź nie najgorszy. No bo jednak porażka w Płocku 0-1 nie może być szczególnie hańbiąca, jeśli stadion Wisły Płock jest twierdzą w tym sezonie. No ale myślę, że tamten mecz głównie przez swoją nijakość musi znaleźć się w tym zestawieniu. Także Szczecin, Jagiellonia u siebie oraz Wisła Płock na wyjeździe. To są 3 najgorsze mecze według mnie Lechii Gdańsk w tej rundzie. No i tak podsumowując, jeśli wasze top 3 lechistów było inne od mojego, to dajcie o tym znać w komentarzu. Też muszę powiedzieć tak subiektywnie, że byłem nieco zaskoczony tym, że po zwolnieniu Piotra Stokowca Lechia naprawdę fajnie zaczęła grać w piłkę w końcu. Bo ja osobiście jestem naprawdę sympatykiem Piotra Stokowca, jeśli chodzi o trenera. I trudno było mi sobie wyobrazić jego zwolnienie, jednak powiem przekornie, że no nieco się na to zanosiło już w Gdańsku, bo ten projekt, mam wrażenie, pod wiodzą Piotra Stokowca się lekko nie rozwijał, a momentami nawet zaliczał regres. I uważam też przy okazji, że Lechia jest naprawdę fajnym zespołem, z naprawdę nieodkrytym jeszcze w mojej ocenie potencjałem, bo jest naprawdę duży stadion i myślę, że bardzo dużo kibiców. Zespół też się całkiem fajnie klaruje, są tam pewne nazwiska, które elektryzują. Ta słabsza dyspozycja z końcówki rundy nieco zamazuje te dobre osiągnięcia gdańskiej Lechii na całą jesień, ale uważam, że ten zespół stać na znacznie więcej niż dotąd. Bo piąte miejsce dla klubu, który przez pewien czas w tym sezonie był liderem nawet, o czym nie wspomniałem do tej pory, no na pewno nie jest satysfakcjonujące. Bo uważam, że nawet teraz spoglądając w tabelę nie ma jakichś dużych różnic między Lechią Gdańsk, a nawet Pudłem. Więc myślę, że na wiosnę może być naprawdę ciekawie. Tymczasem ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ tak jak mówiłem, do końca tego roku chciałbym uzbierać 10 tysięcy widzów. Zapraszam również na Facebooka Tradek, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną oraz udostępniam filmy z tego kanału. I zapraszam was do posiadania dobrego humoru, ponieważ no kurczę, w momencie gdy to nagrywam, mamy 6 dni do ekstraklasy, bo jest sobota. Już się nie mogę doczekać, bo niedługo co weekend będziemy się znowu widywać znacznie częściej, w znacznie krótszych materiałach i naprawdę nie mogę się tego doczekać, żeby znowu oglądać polską piłkę na żywo. No kurczę, cześć!